jaka jest pułapka związana z mało dynamiczną jazdą. Gdy skręcasz w lewo lub w prawo na drodze, która jest w cudzysłowie drogą szybką, gdzie auta po prostu jadą z dość dużą prędkością. Kiedy należy zacząć zwalniać do skrętu w taki sposób, aby było zarówno bezpiecznie, jak i dynamicznie. Oczywiście jazda nie może być zbyt powolna, żeby nie utrudniać ruchu i nie powodować zagrożenia. Przypomnij sobie sytuację w Twoim mieście, właśnie takie, gdzie w odpowiedni sposób trzeba zwalniać na drodze, na którym jest w cudzysłowie szybki ruch. Jeżeli już sobie przypominasz takie sytuacje, o których zaraz Ci powiem, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że no, jestem bliżej stwierdzenia, że już czas, żebyś poszedł na egzamin, bo to znaczy, że już masz na pewno wiedzę na ten temat, no, przynajmniej z pewnego zakresu wiedzy wystarczającą. Kiedy egzaminator będzie miał uwagi odnośnie używania kierunkowskazów? Dla przypomnienia, kierunkowskazy należy włączać tylko i wyłącznie w dwóch przypadkach. Nie ma czegoś takiego, że jak się spytasz instruktora, kiedy należy włączać kierunkowskazy, to on ci zacznie wymieniać powód. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Nie, nieprawda. Są dwa, tylko i wyłącznie. Czy pamiętasz dwa przypadki, kiedy należy używać sygnalizatorów kierunkowskazów? Jak się zachować, gdy na równorzędnym skrzyżowaniu auto z prawej strony stoi i nie jedzie? Auta jadące z prawej strony zatrzymują się, ponieważ mają ograniczone zaufanie do Ciebie. Jeżeli Ty jedziesz z ich lewej strony, to one nie wiedzą, co Ty zrobisz. Zatrzymują się i czekają na Twoją reakcję. Potrafią też się zatrzymać i stać przez dłuższą chwilę. I pytanie do Ciebie, jak się wtedy zachować, kiedy Ty jedziesz równorzędnym skrzyżowaniem, po prawej zatrzymuje się samochód i stoi, i nie chce jechać, a jest po Twojej prawej, przecież musisz go przepuścić. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w dzienniku numer 108, trzeba dokładnie przeczytać przepisy i wtedy wszystko jest jasne. Bardzo częsta pułapka w strefach do 30 km na godzinę. Gdy auta jeżdżą powoli, często się zdarza, głównie przy omijaniu aut szykujących się do parkowania, albo takich aut, które nie za bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Zdarza się tak, że jeżdżą w strefie samochody, gdzie jest powoli, i tak jeżdżą powoli od prawej do lewej, nie wiedzą, gdzie mają jechać. Albo na przykład szukają adresu, albo szukają miejsca do zaparkowania. To się też zdarza oczywiście.